Prokuratura Okręgowa w Tarnowie prowadzi śledztwo przeciwko 5 lekarzom z terenu Tarnowa, powiatu tarnowskiego i Dębicy. Są podejrzani o poświadczanie nieprawdy w wystawianych zaświadczeniach dla osób przystępujących do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Przestępczy proceder dotyczy lat 2004-2006. W zamian za pieniądze w kwotach od 30 do 100 zł lekarze wydawali zaświadczenia o istnieniu u tych osób przeciwwskazań do zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy przy użyciu komputera, podczas gdy w rzeczywistości tego typu przeciwwskazania nie występowały. Ułatwiało to zdającym zaliczenie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w formie papierowej. Tego typu nieprawdziwych zaświadczeń podejrzani wystawili łącznie dla kilkudziesięciu osób. Grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przewidywane jest w tej sprawie postawienie zarzutów kolejnym osobom.